Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj ponownie Kia Stinger, ponownie w kolorze Neon Orange, natomiast tym razem w pełnej konfiguracji. Zapraszam na krótki film. Kia Stinger GT. Tak wygląda kluczyk w Stingerze. Zwróćcie uwagę na kształt tego kluczyka, trochę jak detonator. Fajny, podoba mi się. Stinger GT, wersja Prestige Line z dachem panoramicznym, z tapicerką Nappa. Za chwilę pokażę Wam ją z bliska. Pełna konfiguracja, cena prezentowanego egzemplarza 266 900 zł. Bez dopłaty za lakier metalizowany, gdyż pomarańczowy był lakierem bez dopłaty. Co powiecie? Energetyzujący jest ten kolor. Bardzo. Nowe logo, wersja poliftowa, zajrzyjmy do środka. Dymione chromy są fajne, uważam. Kamera, do kamer 360, zajrzyjmy do środka. Tapicerka Nappa, tu już mamy nie czerwone przeszycia, a mamy szarą nitkę, ale wszystko ładnie w skórce wykończone. Pełna elektryka, fotel z pamięcią, nagłośnienie Harman Kardon. Jest logo. Mamy taki szczotkowany. Ładnie to wygląda. Tu jest miękko. Ale tego Wam chyba jeszcze nie pokazywałem, bo ostatnio wszystkie wersje były bez tapicerki Nappa. Kierownica, wersja GT. Kierownica w kształcie litery D, ścięta u dołu. Logo GT. Kierownica elektryczna, tak wygląda tapicerka fotela. Pełna elektryka. I bardzo przyjemna, miękka w dotyku ta skóra jest. Tu już mamy też szarą nitkę. Mamy logo GT na zagłówku. Tutaj mamy również szarą nitkę. W związku z tym, że te przeszycia tutaj są szare, to pasy są czarne. A szkoda, bo te czerwone pasy dodawały mocno smaczku. Do tamtej tapicerki standardowej bez dopłaty. Tutaj mamy również ładne przeszycie. Tapicerka, tak wygląda z tyłu. Podłokietnik, dwa cup holdery. Również miękka, przyjemna w dotyku skóra. To naprawdę czuć, że to jest skóra. Musicie mi tym razem wierzyć na słowo. Akcesoryjny zaczep na marynarkę. Logo Kia, proszę bardzo, a propos akcesoriów. Można ją sobie tutaj podnieść, można to chyba nawet tutaj wypiąć. Tak mi się wydaje. Wersja z dachem panoramicznym. Listwa świetlna przez całą klapę bagażnika. Akcesoryjna mata bagażnika. Oświetlenie LED po dwóch stronach. Ładny jest ten boczek. Również mamy dwa głośniki Harman Kardon. Sporo miejsca. Nawiew dla pasażerów tylnego rzędu z regulacją temperatury. Gniazdo ładowania urządzeń przenośnych. Gniazdo zapalniczki. Tak wygląda konsola środkowa. Dach. LED. Nabałem się wcisnąć, bo zaraz by było, że żółtą żarówkę wkleili, ale przecież dach panoramiczny jest. Boczek pasażera, deska rozdzielcza i zobaczcie, tutaj też jest skóra. Tu jest ładna nitka szara, czyli już nie czerwona, tak jak było w wersji GT. Z pakietem Nappa mamy szarą skórę
szarą nitkę i deska jest w pełni skórzana. Fotel pasażera. Elektryka. Otwórzmy jeszcze dach panoramiczny. Tutaj mamy kamerę do asystenta pasa ruchu i hamowania autonomicznego. Tutaj mamy radar do hamowania autonomicznego i aktywnego tempomatu. Możemy zajrzeć pod maskę, jak już tak go sobie oglądamy. Kierownica również z pamięcią. Dach panoramiczny, sufit czarny. Zrobię rundkę z otwartym dachem. Piszczy, bo wysiadłem z kluczykiem. Zajrzyjmy do środka, spróbujmy go odpalić. A propos akcesoriów i zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, o których chyba warto pomyśleć w dzisiejszych czasach, w czasach, kiedy problem jest z dostępnością samochodów, problem jest z częściami zamiennymi do samochodów. Warto jest dołożyć jakieś zabezpieczenie przeciwkradzieżowe. W tym wypadku domontowany mamy dodatkowy immobilizer. Cena dodatkowego immobilizera, który, że tak powiem, uniemożliwia nam rozruch, 1457 zł brutto z montażem. Natomiast powiem wam szczerze, że pomimo tego, że sam sprzedawałem ten samochód, to zaskoczyło mnie tutaj dodatkowe zabezpieczenie. Siedziałem tutaj dobre 5 minut i rozkminiałem, jak go odpalić. Samochód ma dodatkowe odcięcie zapłonu, czyli dodatkowe zaskoczenie, a to przecież o to chodzi, żeby dzisiejszego złodzieja przede wszystkim zaskoczyć. Że wsiada do samochodu i się nie spodziewa, że tym razem go nie odpali. Bo wiadomo, jak będzie go chciał ukraść, to go ukradnie. Przyjedzie lawetą w biały dzień i nie będzie śladu po samochodzie. Natomiast chodzi o to, żeby uniemożliwić kradzież na Game Boya czy na tak zwaną walizkę. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia przy następnym filmie. Kia. Movement that inspires.